Zaczynamy jak zawsze od jakiegoś obrazu. Wyobraźmy sobie, że idziemy do restauracji, by sobie spokojnie coś zjeść, porozmawiać, ale parę stolików dalej siada kilka osób, grupa przyjaciół. I trochę nam przeszkadzają swoim głośnym zachowaniem, gdy wyrażają swój entuzjazm. Jednak tylko trochę, bo przecież jest w tym coś zachęcającego. Co takiego jest w grupie przyjaciół, że daje tyle satysfakcji? Skąd się bierze entuzjazm? Popatrzymy dzisiaj na chyba najsłynniejszą grupę przyjaciół w historii, na grupę uczniów Jezusa. Przyjrzymy się, jaki to jest wzór i zastanowimy się, jak można by taką grupę tworzyć, by była jak najbardziej pomocna, pożyteczna. Bo przecież nie o sam entuzjazm tutaj chodzi, ale o to, co taka grupa wnosi, co dobrego płynie z niej dla naszego życia. Jaki może być pożytek? Coś, co nazywamy tutaj wśród nas budowaniem ludzi lub budowaniem uczniów Chrystusa, gdy chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, by coś dobrego zostało zbudowane, coś pożyteczne w jego życiu, jak taką grupę tworzyć. W naszym pokoleniu przeżywamy prawdziwy renesans małej grupy w kościołach, w chrześcijańskich wspólnotach i ogólnie w świecie. Dlatego ze szczególnym zainteresowaniem przyglądamy się, jaka jest rola małej grupy w Biblii, w opisywanych tam czasach i sytuacjach. I przeczytajmy pierwszy fragment z Ewangelii Marka 1 i 3. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki. Tutaj możemy zobaczyć, jak powstała pierwsza grupa uczniów Jezusa. To może być etap, na którym akurat jesteśmy w naszych pragnieniach. Jest w nas pragnienie, by powstała mała grupa, którą chcielibyśmy poprowadzić. Jak powstała mała grupa Jezusa? Powstała z szerokiego informowania ludzi o tym, co jest możliwe, gdy zaufają Bogu. I gdy Chrystus informował o tym, niektórzy reagowali pozytywnie, wyrażali chęć pójścia tą drogą i z tego grona powołał uczniów. Tak powstała jego grupa. Poprzedzało ją szerokie informowanie. Naszym odpowiednikiem w naszej wspólnocie jest również szerokie informowanie, zapoznawanie ludzi z czterema prawami duchowego życia, taką najpopularniejszą dzisiaj na świecie prezentacją istoty chrześcijaństwa. Ona pokazuje, co się stanie, gdy ktoś zaufa Chrystusowi. I niektórzy reagują pozytywnie. Spośród nich może powstać mała grupa. Są pewne osobiste cechy, które czynią danego człowieka szczególnie nadającym się, by być uczniem Chrystusa. Kwalifikacje uczniów Chrystusa, jakie są opisane w Biblii, to osobny temat. Został przedstawiony w prezentacji kwalifikacje pomnożyciela.
wśród paradygmatów pomnażania, czyli takich bożych zasad, które stoją za tworzeniem naszej wspólnoty, dostępne na naszej stronie. Zachęcam do lektury. Jezus więc powołał pierwszą grupę, swoją pierwszą grupę uczniów. Co było dalej? Od razu, już pierwszego dnia, mało tego, w pierwszym zdaniu przedstawił im cel, dla którego ich powołał. Wers 17 jeszcze raz. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Był to cel na kilka lat, w ciągu których mieli takimi się stać, umiejącymi przekazywać dalej. I ten cel decydował o wszystkim. O tym, o czym będą rozmawiali, czym będą się zajmowali w tym czasie, ile czasu będą musieli poświęcić. Skoro mieli stać się rybakami ludzi, czyli ludźmi stwarzającymi okazję następnym, Jezus potrzebował ich przygotować, potrzebował pomóc im nauczyć się wielu rzeczy. I dlatego jedna rzecz była absolutnie niezbędna, by to wszystko się udało. Jeszcze raz Ewangelia Marka 3 o powołaniu uczniów. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł ich wysłać na głoszenie nauki. Co było potrzebne? By mu towarzyszyli, by byli razem z nim. Potrzebowali razem być, spędzać czas. I mówimy dzisiaj o tym, w ogóle rozmawiamy sobie o małej grupie, ponieważ nasza wspólnota tylko pozornie wygląda na taki bezładny tłumek. Tak naprawdę to wspólnota małych grup, które gdzieś w tygodniu się odbywają, a dzisiaj tutaj się razem spotykamy, ale to konstytutywne, to najważniejsze jest właśnie w tych grupach. I jest to jeden z niezbędnych elementów małej grupy uczniów. Jeżeli ma być na wzór Jezusa, trzeba spędzać razem czas. Być w takiej grupie to nie być numerkiem na jakiejś liście schowanej do szuflady albo zapisanej w komórce. To jest konkretny czas spędzany razem. I tu dotykamy mocno praktyki. Powiedzieć, nie mam czasu na spotkanie małej grupy, zarówno po stronie prowadzącego, jak i uczestników, to jest równoznaczne z powiedzeniem, ta grupa nie istnieje, jest fikcją. Jest pewna zdroworozsądkowa ilość czasu, która jest niezbędna, by można było powiedzieć, że grupa istnieje. W naszej wspólnocie określamy to mniej więcej raz w tygodniu, jedno spotkanie w tygodniu. Nie chodzi tutaj o spotkanie wspólnotowe w niedzielne popołudnia. Później, gdy uczestnicy już prowadzą swoje grupy, to ten raz na tydzień zmienia się na trochę rzadziej, raz na dwa tygodnie, bo takim osobom, które prowadzą swoje grupy lub są na etapie troszczenia się o innych, czas leci wielokrotnie szybciej, więc może być co dwa tygodnie. Oczywiście z różnymi przerwami, wakacje, święta. Jeżeli nie spędzamy czasu razem, to mówić, że jakaś grupa istnieje albo że jest się jej prowadzącym, jest zupełną fikcją. Wierzący, nie praktykujący. Tak? My jesteśmy wspólnotą, która należy do takich zjawisk w dzisiejszym świecie, takich wspólnot, które nazywamy uczniowskimi, nie z nazwy, ale ze sposobu myślenia, gdzie mała grupa jest najważniejszym, podstawowym elementem związania ze wspólnotą. Dotykamy tutaj samego DNA naszej wspólnoty i to jest takie podejście. Jeżeli nie ma małej grupy, więź ze wspólnotą nie istnieje. Poruszamy się w obrębie jakiejś fikcji, bycia numerem na liście i samo przychodzenie w niedzielę niewiele zmienia. Do bycia w małej grupie uczniów Chrystusa
potrzebny jest czas i ten wzór brał się, bierze się od samego początku, od pierwszych chwil istnienia pierwszej grupy. Ale dlaczego czasami nie mamy czasu spotykać się w małej grupie? Problemem nie jest to, że nie mamy czasu, bo czas na sprawy najważniejsze zawsze się znajdzie. Problemem jest to, że nie bardzo wierzymy, że te spotkania mają sens. Jaki jest więc sens spotykania się w małej grupie? Trzeba na nowo odnaleźć sens, dowiedzieć się o nim. No i pytanie może, co trzeba zmienić, by był ten sens. Przy czym od razu potrzebujemy umówić się na początku, że każdy będzie myślał o sobie, co może udoskonalić, bez myślenia, co powinni poprawić inni, na przykład prowadzący, bo byłoby to zmarnowanie potencjału tej prezentacji, jeżeli będziemy myśleli o innych zamiast o sobie. Więc do roboty. Jaki jest sens spotykania się w małej grupie? Czy rzeczywiście nasze wspaniałe niedzielne spotkanie tutaj nie wystarczy? Gdy patrzymy na pierwszą grupę uczniów Jezusa, sensem było to, że oni mogli widzieć Jezusa w różnych sytuacjach i uczyć się przez obserwowanie. To tak jakby lekarz poszedł do pracy jako chirurg naczyniowy, ale wszystkiego uczył się z książek, tak? Jest pierwsza operacja, jest pierwszy żywy człowiek. No pytanie, czy długo jeszcze zostanie żywy? Więc sensem jest uczyć się w różnych sytuacjach. No i również Jezus widział swoich uczniów w różnych sytuacjach, widział ich problemy, jak reagują, co mówią, i dzięki temu mógł zrozumieć ich i dobrze pomóc, by mogli wszystkiego się nauczyć. Bo taki cel, tak? Nauczyć się, by zanieść to dalej. Ale tutaj coś nam zgrzyta, przynajmniej niektórym z nas. Jest jakiś ważny cel i żeby go zrealizować, trzeba być razem. Trzeba być przyjaciółmi. To od razu pachnie pewną manipulacją i słusznie, trochę jak przedstawiciele handlowi, którzy chcą wykorzystać osobiste więzi, by sprzedać towar, ale tutaj jest dokładnie na odwrót. To więzi są istotą życia. One są tą największą wspaniałością więzi przyjaźni. Ale z kolei dobra przyjaźń jest jednak z pewnym zwrotem na zewnątrz, by nie zamknąć się egoistycznie tutaj ze sobą razem, plecami do świata. No byłoby to takie trochę właśnie smutne. No więc teraz mamy już wszystko dobrze ustawione. Więzi przyjaźni w małej grupie, gdy razem służymy światu. Ale dlaczego mała grupa? Bo w większej grupie nie da się tych wszystkich rzeczy zrobić skutecznie. Mała grupa, czyli jaka? No, najlepsza 6 do 8 osób. Bo gdy tworzymy taką grupę przyjaciół, uczniów Chrystusa, wtedy każdy może być zauważony, doceniony. Wtedy łatwiej jest też uczestnikom dać coś z siebie i wtedy też można rzeczywiście realnie pomóc, odkryć swoje dary, rozwinąć się, by pomóc właśnie podopiecznym wykorzystać swoje dary. Dlaczego? Bo tak jest, że człowiek sam nie jest w stanie rozwinąć swoich darów do pełni potencjału i potrzebuje pomocy drugiego człowieka. I tak jest w ogóle w życiu. Jeżeli masz talent muzyczny, a nie pomoże ci go ktoś rozwinąć, no to będziesz takim może grajkiem, ale nie muzykiem.
I mała grupa jest takim najlepszym środowiskiem, by pomagać. I trzeba powiedzieć, że wiele małych grup w naszej wspólnocie spełnia taką rolę. Następuje eksplozja darów i talentów, która przyprawia o zawrót głowy i to wszystko, co widzimy, co się tutaj dzieje, od muzyki po kawę i wszystko inne, to właśnie dlatego, że te dary są odkrywane i można je wspaniale zastosować. Dlatego właśnie mała grupa, nie duża, ale mała, jest lekarstwem na anonimowość i samotność, można powiedzieć, wielkich miast, ale też większych wspólnot, gdzie można się zgubić w tłumie. Tak jak już powiedział tutaj Tomasz, we wprowadzeniu mała grupa jest też lepsza od podejścia w pojedynkę, jeden na jeden, bo wtedy prowadzący ma kontakt z kilkoma osobami jednocześnie, jest to bardziej ekonomiczne wykorzystanie czasu, a poza tym te więzi, które tworzą się w małej grupie między uczestnikami, no co by to było, jakby ich nie było, tak? Tam można od razu zastosować to, czego się uczymy. Dlatego to jest wartość. Warto stworzyć taką grupę, albo warto być zaproszonym do takiej grupy, poświęcić się, by w niej być, albo nawet ją budować. Gdy uda nam się stworzyć taką grupę, gdy poświęcimy na nią odpowiednią ilość czasu, powstaną więzi przyjaźni i wtedy możemy pójść dalej. Więc patrzymy dalej na ten wzorzec tworzenia małej grupy, jaki zostawił Jezus. Przesuwamy się w czasie, no trochę może rok, dwa istnienia tej grupy, łapiemy pewien moment, który jest opisany tutaj w Ewangelii Jana 6 i to jest nasz taki drugi kluczowy fragment, popatrzmy. Usiedli mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło, trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Odtąd wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Możemy tutaj zobaczyć, jakie atrakcje mieli ludzie blisko Jezusa, jego uczniowie. Jezus dokonywał cudów, można było ciekawie spędzić czas, być w centrum wydarzeń. Działo się wiele ciekawych rzeczy, a jednak po pewnym czasie niektórych jego uczniów dopadł kryzys i odeszli. Jaki powód podali? Wers 60 jeszcze raz. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło, trudna jest tam mowa, któż jej może słuchać. Mówili, że Jezus jest nauczycielem, którego trudno słuchać. Narastała w nich niechęć do słuchania Jezusa i w końcu odeszli. Jest to problem motywacji, jaka kogoś trzyma w grupie ludzi. Dlaczego tu jestem? I czasami te motywacje są słabe. Tak naprawdę chodzi człowiekowi o coś innego. Jest tu z innego powodu, no i trzeba ten problem rozwiązać. Więc pytamy, a jakie to są właściwe motywacje bycia w grupie uczniów Jezusa, w takiej wspólnocie jak nasza? Wyraził je dla tamtej grupy Piotr apostoł. Jeszcze raz wers 68. Odpowiedział mu Szymon Piotr,
Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A więc pozostali tylko ci, którzy chcieli poznawać Boga i Jego Słowo. Zostali ze względu na Słowo. Dlaczego inni odeszli? Bo nie byli tak naprawdę zainteresowani Bożym Słowem, tym, co Bóg chce im powiedzieć, więc znaleźli pretekst, by wyjść z twarzą kiepski nauczyciel i odeszli. Co więc jest główną treścią takiej małej grupy uczniów Jezusa, jak w naszej wspólnocie? Treścią jest poznawanie Bożego Słowa, osobiste odkrywanie, czyli tak naprawdę słuchanie tego, co Bóg do mnie mówi. I wokół tego przecież kręci się znakomita część właśnie spotkań grup. Więc chcąc w takiej grupie się dobrze czuć, trzeba tego naprawdę pragnąć. Jeśli ktoś nie pragnie poznawać Boga, Jego Słowa, będzie się w takiej grupie męczył, albo będzie chciał zmienić jej profil, będzie proponował, by jednak rozmawiać o czymś innym. Po kilkudziesięciu latach doświadczeń potrafię zauważyć, na ile ktoś interesuje się Bożym Słowem. W dużej grupie tego nie da się zauważyć. Teraz widzę, że wszyscy jesteście zainteresowani Bożym Słowem, ale w małej da się zauważyć. Ale po co te obserwacje są potrzebne? By rozumieć, co się w ludziach dzieje. Bo na naszych oczach ujawnia się właśnie coś i też człowiek ma okazję poznać coś o sobie. Na ile jest w nim zainteresowanie Bogiem? I może się okazać, że tak naprawdę nie bardzo go do tego ciągnie, nie interesuje. Może wcześniej były wyobrażenia, jakim to jestem wierzącym człowiekiem, jak Bóg jest dla mnie ważny. Może nawet jakaś gorliwość tam w przychodzeniu, uczęszczaniu, ale jaka jest prawda o mnie? Przecież szukamy prawdy. Na ile pragnę poznawać Boga, na ile mnie to interesuje? Wydawało mi się, że bardzo. Ale teraz wychodzi na wierzch, że nie bardzo. Interesuje mnie to życie przez wiarę w obietnice Boże. I to jest pewne dobro, które płynie z małej grupy, że można zobaczyć siebie. Może potrzebuję pomocy, by zobaczyć siebie. I wtedy mogę też odpowiednio zareagować, na przykład wyznać Bogu mój opłakany stan, że jest Bóg, jest ktoś wspaniały, najważniejsza osoba we wszechświecie, On mnie kocha, oddał za mnie życie. Jestem dla Niego najważniejszy, ale On dla mnie, jest co wyznawać Bogu, w jakim stanie się znajduję. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o małą grupę, ale o całe nasze życie, o nasze serce, na ile chcę bić dla Boga. I to się właśnie ujawnia w małej grupie, w konfrontacji z Bożym Słowem. Dlatego potrzebujemy też dobrze rozumieć ci z nas, którzy już w takiej grupie są długo i widzą różne sytuacje. Potrzebujemy rozumieć, gdy w grupie dochodzi do nieporozumień, że to tylko sposób artykułowania swojego odniesienia do Boga, do Jego Słowa. Na przykład opór, by słuchać, co Bóg mówi, a czasem jest pretekst do odejścia z twarzą. Jednak prawdziwy powód to jestem ja i Bóg, tak? Moje odniesienie do Niego. Bo poznawanie Boga jest treścią tego naszego spotkania w małej grupie i kto tego pragnie, to zniesie wszystko, zniesie trudności, jest gotowy wybaczyć wszystko innym, że czasem nie są przyjemni dla niego w małej grupie, również
wybaczy prowadzącemu styl prowadzenia, bo w naszej wspólnocie jest kilkudziesięciu prowadzących małe grupy i różnie nam to czasami wychodzi. Ale jakie to ma znaczenie, kiedy naprawdę chcemy poznawać Boga? Dużo jesteśmy w stanie po prostu uznać za niebyłe, ale to wszystko musi się ujawnić. Ujawniają się motywy, które nas trzymają w grupie, bo mogą być zupełnie inne motywy. Ktoś ma na przykład tendencję, by składać zaufanie w drugim człowieku, w liderze, być pod wrażeniem jego cech i to go trzyma, czyjaś osobowość. Dla kogoś wartością w ogóle mogą być więzi towarzyskie i ma gdzie wyjść z domu. Zaspokojenie potrzeby bycia wśród ludzi, doświadczenia współczucia, tego, że ktoś się o mnie troszczy, kogoś interesują moje problemy, ale czy to jest ta motywacja, żeby poznawać Boga? I to z czasem wychodzi na jaw i co kogo trzyma w grupie i jedyną rzeczą, która ostatecznie ma nas zatrzymać, ma być Boże Słowo. Jednak nie pragnienie intelektualnego poznania Słowa to jeszcze nie to, lecz co? No właśnie to, że Bóg mówi coś do mnie osobiście, chce, żebym coś zmienił, zmieniła. I dlatego właśnie w małej grupie uczniów Chrystusa jest to podkreślane, że jest ona wokół nie lidera, tak, ale wokół osoby Jezusa, który obiecał, że jest z nami w sposób duchowy zawsze, do końca świata. Więc jak już od Boga coś usłyszymy, to chcemy Jemu coś odpowiedzieć i to jest nasza modlitwa jako wyraz zaufania. I coś takiego właśnie dzieje się w tej małej grupie. I oczywiście wtedy będą jakieś skutki dalsze, jakieś zmiany w życiu, wzrośnie jakieś pragnienie dobrych rzeczy, tego, o czym Bóg mówi, czego On pragnie. Powoli będzie zmieniał się nasz charakter, chociaż oczywiście dla bliskich niewystarczająco szybko się zmienia ten charakter, ale spokojnie, nie wyprzedzamy Boga, tak? Niech On nas tam spokojnie zmienia. Właśnie taką korzyść odnosimy z zaangażowania w małą grupę, że ujawnia się to, kim naprawdę jesteśmy, byśmy mogli coś z tym zrobić, coś zmienić. Patrzymy dalej na ten wzorzec tworzenia małej grupy, jaki zostawił Jezus i złapmy jeszcze jeden moment w jej historii, już przy samym końcu, już po zmartwychwstaniu Jezusa. Przeczytajmy jeszcze jeden tekst z Ewangelii Jana 21. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Jezus przyszedł, wziął chleb i podawał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. Gdy spotkali się już po zmartwychwstaniu Jezus z uczniami, co Jezus zrobił dla swoich uczniów? 12 wers w tym naszym tekście. Zatroszczył się o ich potrzeby, tak? Zrobił dla nich śniadanie. Dlaczego Jezus przygotował dla uczniów posiłek? No bo
To był wyraz jego troski i miłości. Widział, że są głodni. I coś takiego jest bardzo ważne w małej grupie, że tam przede wszystkim prowadzący tą grupę wyraża swoją miłość i troskę o podopieczny. Jest tym wzorem i dzięki tym osobistym więziom małej liczebności uczestnicy mogą obserwować ten wzór, mogą zobaczyć, że jest autentyczny wzór miłości i troski. Jaki jest skutek? Co to zmienia? Gdy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu, zrobił im śniadanie, ale nie tylko śniadanie, zrobił coś jeszcze. Jeszcze raz ten wers 15, przeczytajmy oddzielnie. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. Piotr miał kryzys powołania. Wrócił do łowienia ryb. Chociaż przecież Jezus powołał go, by troszczył się o ludzi. Jezus przyszedł tutaj i jednak zachęcał go, by dalej zajmował się ludźmi. Paś baranki moje. Skorygował go, zachęcił, by wrócił na kurs. Co więc możemy tutaj zaobserwować? Piotr otrzymał powołanie, budowanie ludzi, ale jeszcze nie miał wystarczająco mocnego przekonania. Były sytuacje, które go od tego powołania potrafiły odciągnąć i działo się to nie tylko w jego głowie. On przeszedł do czynów, wsiadł do łodzi, wypłynął na połów, powrócił do poprzedniego zajęcia. Brakowało mu przekonania, że to jest najlepsza rzecz, jaką może się zajmować. I bez przekonania takiego nienaruszalnego, co z niego za lider? Jeżeli sam nie będzie miał przekonania, no to no właśnie, gdzie ludzi zaprowadzi? Jeżeli miał być duchowym liderem dla ludzi, to potrzebował mieć więcej miłości do nich niż nawet oni do niego. Na tym polega duchowe przywództwo w końcu. By być wzorem miłości. I była to w tamtej chwili największa duchowa potrzeba, jaką Piotr miał. Zdobyć niezachwiane przekonanie. Jak Jezus zaspokoił tą potrzebę? Czy stanął nad nim i powiedział: masz troszczyć się o ludzi? Czy to Jezus zrobił? Jeszcze raz wers 12. Niektórzy mają pozytywne podejście. Dobrze. Jeszcze raz wers 12. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. Jak Jezus pomógł Piotrowi w tym, żeby on miał przekonanie? Pokazał mu wzór miłości. Uczynił to przez swój czyn. Jezus wiedział, że oni potrzebują coś zobaczyć na własne oczy, jego wzór miłości i troski. Dlatego przybył tam i był sobą. Zatroszczył się o nich. Przygotował dla nich posiłek. Ale przecież za tym prostym czynem stało całe jego oddanie. I każdy z uczniów z pewnością wtedy pomyślał: co tam śniadanie? Przecież on oddał za mnie swoje życie na krzyżu. A no, śniadanie było takim nośnikiem tej prawdy. Robisz coś dla drugiego człowieka, coś prostego. No, każdy potrafi coś takiego zrobić. Ale ten ktoś wie, co jest w twoim sercu. To śniadanie było takim tylko przypominaczem. I właśnie to, że uczniowie zobaczyli wzór miłości Jezusa, zbudowało w nich trwałe przekonania. Bez miłości nie da się pomóc komuś w jego przekonaniach.
bez bycia wzorem miłości możesz ochrypnąć od przekazywania treści ludziom i nic to nie zmieni. Więc wielka zasada, którą dzisiaj możemy tutaj sobie przypomnieć, w małej grupie dzięki okazywaniu troski i miłości budowane są przekonania. I z tego między innymi powodu mała grupa uczniów Chrystusa, jeżeli spełnia te kryteria i jest tam ten wzór miłości oddania, ona najlepiej przyczynia się do zmiany naszego życia. My po prostu chcemy być innymi ludźmi, chcemy się zmieniać. Dlatego oprócz bycia środowiskiem poznawania, intelektualnego poznawania Bożego Słowa, grupa jest miejscem, gdzie pokazywany jest wzór miłości i wtedy budowane są przekonania. Ważne jest więc, by jeżeli akurat występujemy w roli prowadzącego jakąś grupę, by takim wzorem być, wzorem miłości i troski jako skutek opierania się na Duchu Świętym, jako de facto pozwolenie, by Bóg takimi nas czynił, by inni w grupie mogli to widzieć. A więc potrzebne jest nie tylko przerobienie materiału, ale rozmowa o prawdziwym życiu, o problemach, by tam właśnie była okazja do wykazania troski. Więc to wszystko jest bardzo ważne. To wszystko, co robimy, na co spędzamy czas. Warto, by prowadzący właśnie na wzór Jezusa inicjował też czas nieformalny, na przykład jedzenie. Tak? Co to za przyjaźń bez jedzenia? Jakaś taka przyjaźń więzienna, tak? Potrzebujemy też dbać, jeżeli prowadzimy taką grupę lub współprowadzimy jako uczestnicy, by był to czas zachęcający. Dlatego, że ludzie w świecie, a specjalnie w naszym społeczeństwie, spotykają się, by narzekać. Wtedy gadka płynie. A my, nie żeby gadka w ten sposób płynęła, ale by mówić, jak Bóg działa. Trzeba też rozróżnić narzekanie na sytuację od mówienia o osobistych problemach, bolączkach. Myślę, że to wyczuwamy. Gdy w grupie jest jakieś narzekanie, utyskiwanie, to prowadzi do zniechęcenia i też jest zmarnowaniem tego czasu poświęconego na grupę. Czegoś, o co może walczyliśmy z wielkim poświęceniem, czas na spotkanie grupy, a upłynie na czymś, co nas bardziej rujnuje niż buduje, bo wpadamy właśnie w tą ścieżkę, naszą narodową ścieżkę narzekania na wszystko. Więc inaczej. A więc w takiej małej grupie jesteśmy razem w trudnościach, smutkach, ale też w radościach, dlatego czasem, czy nawet często jest jakieś świętowanie z jakiegoś powodu, ale też takie autentyczne zainteresowanie tym, co dzieje się w życiu innych. I później właśnie wyrażanie swojej miłości. W przypadku prowadzącego to często jest też ten sposób, że przygotowuje jakieś rozwiązanie problemów, które zgłaszają uczestnicy. Jeżeli sam nie potrafi, to idzie z tym dalej, by szukać pomocy, ale tylko jak nie potrafi, bo nie zawsze, tak? Lepiej, żeby sam potrafił. I właśnie dzięki tym wszystkim rzeczom może się dziać ta wspaniała rzecz w grupie. Widzenie tego wzoru miłości. I z tego właśnie biorą się silne przekonania. I wtedy też ma sens ta druga rzecz, którą Jezus zrobił dla Piotra, że go kierunkował, że pokazał mu, że wracaj do tego swojego powołania, tak? Zmieniaj kurs.
Bez wzoru miłości i oddania, samo korygowanie, mówienie, co ludzie powinni zmienić, jest pustym dźwiękiem, jest jakimś irytującym wypominaniem czegoś ten lider od nas chce, a sam troszczy się tylko o siebie, a odczep się ode mnie, tak? I słusznie. Ale gdy jest wzór miłości i oddania życia ze strony lidera, to jak coś powie, no to tak zrobię, jak mówisz, tak? Patrzyliśmy dzisiaj na najsłynniejszą grupę przyjaciół w historii. No, tą grupą nie jest grupa przyjaciół z serialu Przyjaciele, tak? Zamieszkałą przy Bedford Street, ale grupa uczniów Jezusa. Zastanawialiśmy się też, jak taką grupę można tworzyć, by była najbardziej pomocna, by rzeczywiście budowała innych coś pożytecznego w im życiu. I w naszym pokoleniu, tak jak już wspomniałem, jest prawdziwy renesans małej grupy w kościołach, w chrześcijańskich wspólnotach i ogólnie w świecie. Więc wielkie, osobiste pytanie, co ja mogę zrobić, by mała grupa, w której jestem lub którą prowadzę, była lepsza. Tego się dzisiaj uczyliśmy, jak taka grupa powstaje, że zaczyna się od szerokiego informowania, co się stanie, jak człowiek zaufa Chrystusowi, tam przez cztery prawa duchowego życia. No, z tych pozytywnie reagujących gdzieś tworzy się mała grupa. I od początku jest jasny cel, żeby przekazać to dalej, tak? Od razu na samym początku nauczyć się troski o świat potrzebujący Chrystusa. Następnie w takiej grupie trzeba zadbać o więzi, o nieformalny czas, o atmosferę bezwarunkowej miłości, akceptacji, bez wypominania. I w tych warunkach pomagamy poznać Boga, poznać też siebie, ale też coś, co jest tu szczególnie cennego, gdzie kształtowane są nasze przekonania. I właśnie siłą, która te przekonania kształtuje, to jest wzór miłości, który gdzieś obserwujemy, najlepiej właśnie też w tym, który tą grupę prowadzi. I ten zasób miłości, jaki mamy w sobie, który otrzymaliśmy jako dar, odebraliśmy jako dar od Boga, decyduje o tym, na ile zostaniemy użyci przez Boga w życiu innych ludzi. Nie nasza wiedza, nie nasza wspaniała osobowość, nie nasza zamożność, nic innego, jak tylko Boża miłość do innych ludzi. No a z czasem, przez miesiące, lata zobaczą, czy jest autentyczna. No, ona decyduje o tym, jak Bóg nas użyje w życiu innych ludzi, a zupełnie ubocznym skutkiem takiej grupy jest entuzjazm. Gdy pójdziemy gdzieś razem do kawiarni, to może trochę poddenerwujemy ludzi naszym entuzjazmem, śmiechem. W tym czasie, kiedy jest sezon na świętowania w grupach, niektóre grupy już gdzieś tam były, trochę swoim hałaśliwym zachowaniem może kogoś zdenerwujemy, ale w sumie to bardzo pozytywny obraz, taka mała grupa przyjaciół.